Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebie. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje i zaraz je odeślę. A stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: powiedzcie córze Syjonu, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebie i położyli na nie swe płaszcze, a on usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno: Hosanna synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokościach. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano: kto to jest? A tłumy odpowiadały: to jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei.